Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, w odległym królestwie panowała królowa śniegu, która sprowadziła na świat wieczną zimę. W filmie Królowa Śniegu gram córkę. Nastoletnią dziewczynę, zbuntowaną, młodą piratkę. Odsunąć się od dziewczyny! Kochanie, proszę cię, znowu podkopujesz mój autorytet. Autorytet? Matka, obudź się! Któregoś dnia i tak cię wywalą za burtę. Przyznam szczerze, że Piratów ostatni raz to oglądałam, kiedy właśnie oglądałam Piratów z Karaibów. To było przynajmniej 2 lata temu. I wyobraźcie sobie, zadzwoniłam do Johnny'ego Deppa i mówię: kochany, powiedz mi, jak mam ugryźć ten temat. Parę uwag z jego strony i poszło jak po maśle. Będzie wiatrze! Biegnij szybciej niż wiatr! To jest bajka z charakterem, a teraz dzieciaki już nie chcą oglądać takich miękkich, gładkich bajeczek, tym bardziej, że pojawiają się nowe postaci, te kolorowe postaci nadają charakteru i takiego współczesnego rysu temu filmowi. Gdzie wysłałeś Kaja? Północny wiatr zabrał go do królowej. Zuzia, bierz go! Wej, spadaj! Zabierz ją ode mnie na pomoc! Jeżeli by sobie pomyśleć o tym, że Królowa Śniegu rzeczywiście zrobiłaby taką inwazję na Polskę i wszystko by zmroziła, co ja bym wtedy robiła? Zakopałabym się w domu, potąd, pod pierzynę, z kubkiem gorącego mleka, no, ewentualnie gorącej czekolady i na pewno bym przeczekała do wiosny. Spoko, znam te góry jak własną kieszeń. Kurczę, prawie bym spał! To będzie bardzo dobra zabawa dla wszystkich, i dla tych starszych, i dla tych młodszych. Mam nadzieję, że nie pożałujecie. Może nawet się rozgrzejecie wbrew pozorom. Zapraszam wszystkich na najnowszą bajkę Królowa Śniegu, ale w zupełnie innej wersji, Małgosia Socha. Gadaj, skąd masz tego psa, co? Kochana, ja nie jestem psem. Królowa Śniegu. Wkrótce w kinach w 2D i 3D.